Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w wszystkich odpowiedziach. Obiecz brakujące długości boków w narysowanych trójkątach. Ok, od razu lecimy spoilerem. To jest jedno z najtrudniejszych zadań, jakie możecie spotkać na trójkąty 30 i 60 stopni. Już Wam tłumaczę dlaczego. Najpierw uzupełniamy sobie to stopniami i lecimy oznaczeniami boków. I mamy tutaj. 60 dzielone na 30 to jest 2a. A tam, gdzie jest 30 stopni, to mamy a pierwiastków z trzech. Tu jest a. Tu jest 60. Tu jest 30 zatem. 60 dzielone na 30 to jest oznaczenie boku 2a. Czyli tutaj znowu mamy podane tam, gdzie jest a pierwiastek z trzech. Tu jest a. Tu jest 60 stopni. Tu jest 30 stopni. 60 na 30 to jest 2a. Tutaj mamy... A pierwiastków z trzech. Znowu to jest bok o oznaczeniu A. No to tutaj jeszcze klasycznie. 60, 60 dzielone na 30 to jest 2A, czyli ten bok to jest A pierwiastków z 3, to ten będzie A. I co my tu robimy? Oblicz brakująca długości boków nersowanych trójkątach, czyli ten i ten, a mamy tą daną. To oznacza, że my sobie w każdym z tych przykładów musimy sami wyznaczyć A. No niestety jest to dość trudne, ale ogarniemy. Przepisujemy sobie, bo tutaj w każdym jest taki sam sposób działania. Czyli dzielimy sobie na liczbę przy niewiadomej i mamy A. Tutaj jest 6 przez pierwiastek z 3 razy. I tutaj usuwamy niewymierność zmianownika, czyli wymnażamy razy pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech. Dlaczego? Bo pierwiastek z trzech dzielony na pierwiastek z trzech to jest 1, czyli to jest po prostu jakby wymnożenie razy 1. Ale dzięki temu zapisowi jesteśmy w stanie usunąć właśnie tą niewymierność. Czyli mamy tutaj u góry 6 pierwiastek z trzech, a na dole będzie 3. Dlaczego? Bo mamy pierwiastek z A do potęgi drugiej, i to nam daje A. Tak samo możemy sobie to zaznaczyć jako pierwiastek z A, pierwiastek z A to nam daje A, czyli ten, tą sytuację, którą mamy tu. Patrzcie, pierwiastek z trzech tu, pierwiastek z trzech tu, czyli daje nam tą liczbę, którą mamy pod pierwiastkiem. Elegancko. No i możemy sobie tutaj to skrócić. 6 na 3 to jest 2, doklejamy pierwiastek z trzech i to jest nasze A, inny kolorek. Nasze a wynosi 2 pierwiastki z 3, czyli nasze a wynosi 2 pierwiastki z 3. Tutaj mamy 2a, no to należy to wymnożyć razy 2. Będą 4 pierwiastki z 3. Ok. Zmiana koloru, kolejny podpunkt. Tutaj zaczynamy, że a pierwiastek z 3 jest równe 9. No to co? Dzielimy na pierwiastek z 3 i mamy a równa się 9 pierwiastków z 3, razy pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3, a 9, tu doklejamy, tu 3. Dzielimy 3 pierwiastki z 3. Zmiana koloru, podkreślamy. Mamy A to 3 pierwiastki z 3. No to w rysunek. W A to 3 pierwiastki z 3, to wymnażamy razy 2, 6 pierwiastków z 3. Teraz tutaj. A pierwiastków z trzech tu będzie trudniej. Zaraz Wam powiem dlaczego. Dzielimy na pierwiastek z trzech, a to 10 pierwiastków. No już chciałam. Dobra. ogarniacie. z trzech przez trzy. I to nam się tutaj nie skraca. Więc tak to zapisujemy od razu. Czerwone, cyk. I teraz tu. To się nazywa 10 pierwiastków z trzech przez trzy. To mamy tutaj tą dwójkę, nie? To wymnażamy to z licznikiem. To znaczy, że będziemy mieć 20 pierwiastków z 3 przez 3. I ostatni przykład. To. A pierwiastków z 3 równa się pierwiastek z 6. Dalej nie zmieniamy zasad gry. Dzielimy na pierwiastek z 3. To, na co dzielimy, wskakuje nam do mianownika. Usuwamy niewymierności. Pyk i mamy A. Równa się. Tutaj wymnażamy pod pierwiastkiem. Wychodzi nam pierwiastek z 18. Tu jest 3. I pierwiastek z 18 rozbijamy na 9. Razy 2. Tu 3. W dalszym ciągu. Wyciągamy z pierwiastka z 9 trójkę. Zostaje pod pierwiastkiem dwójka. Tu jest trójka. Skracamy pierwiastek z dwóch. Inny kolorek. Mamy tutaj, tu wyliczaliśmy A. Pierwiastek z dwóch. Pyk. No to jest pierwiastek z dwóch, a tutaj mamy dwa razy pierwiastek z dwóch. To po prostu tutaj dokleimy ten pierwiastek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.